Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jest wtorek, godzina 7:30 rano. Za mną las. Jadę na pole, ale tak zatrzymałam się tutaj, bo chciałam zobaczyć czy są gruszki. Jadąc od tamtej strony na moje pole, na mój ogród, tutaj jest pierwsze z naszych pól i mamy posadzone drzewa owocowe. To jeszcze nasadzał dziadziuś dawno, dawno temu. I tutaj jest jabłonka, jabłonka, która co drugi rok pięknie rodzi. Ma jabłka duże, jest ich dużo, ale te jabłka są kwaśne, jak wściekłe psy, i one dopiero nadają się do jedzenia po takim pierwszym lekkim przymrozku. Tam przed jabłonką, właściwie za jabłonką, a przed jabłonką, jak się jedzie na pola, jest grusza, jest druga grusza. To jest gruszka taka mała, malutkie owoce ma w tym roku niestety na niej gruszek nie ma, omarzła. E, babcia zawsze na te gruszki mówiła pierdziałki. One były malutkie, ale świetnie nadawały się do suszenia i aromatyzowały później kompot. I te gruszki zawsze były u nas zbierane. Dziadek przynosił je koszami, bo tam jest druga, taka sama grusza. Jest ona dużo, dużo większa od tej. I tutaj jak one pięknie rodziły, przyszedł rok urodzaju, to mówię Wam, tutaj było ze 4 metry gruszek. czy Znaczy 4 metry, no 4 metry, no to 400 kilo, bo to taka jest miara rolnicza, metr to 100 kg. Ale za to dęby obrodziły, żołędzi w tym roku, z tego co widzę, jak chodzę po lasach, to jest mnogo, oj! oj, oj. Jest i jak dojrzeją, jak zaczną lecieć, to tutaj będzie żołędzisko pod tymi dębami. Żołędzie uwielbiają dziki. No i później, jak przyszedł już sezon, że one leciały, leżały. To było zbuchtowane, ale oprócz dzików, żołędzie też uwielbiają świnie, takie nasze domowe świnie. I ja pamiętam, jak jeszcze byłam dzieckiem, to myśmy te żołędzie zbierali. Żołędź ma w sobie substancje tuczące. I świnia, jak się najadła takich żołędzi, to ona bardzo szybko przybierała na wadze. I też mama e, brała nas, jak byłyśmy dziećmi, i szłyśmy do lasu na jesieni zbierać żołędzie. Nazbierałyśmy, ile się tylko dało. I później mama tak rozsypywała je na strychu na deskach, żeby one nie leżały na kupie, bo by zapleśniały. I później tym świniom, jak dawała e, jedzenie, a jedzenie, no to wiadomo, robiło się pokrzywa, ziemnia. Jak gotowany, do tego była śruta, i wtedy mama dodawała tam miskę, czy dwie miała miarę tych żołędzi. Wiecie, jak te świnie rosły, a jak one chrupały te żołędzie, jak się weszło później do chlewika, czy, czy, czy szło się koło chlewika, to tylko było słychać chrupanie tych, tych żołędzi. W ogóle nie wiem, czy wiecie, no pewnie większość z Was wie, że są dwa gatunki dębów. U nas w Polsce jest dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy. No i tak jak chodzicie po lasach, to na pierwszy rzut oka, no jest dąb, rośnie sobie dąb. No i teraz, czym on się różni? Bardzo łatwo jest je rozróżnić. Tutaj akurat nie mam koło siebie rosnące dwa dęby. Jest dąb szypułkowy i bezszypułkowy. No i zobaczcie, no żadnej różnicy między nimi nie widać. A jednak różnica jest. Dąb szypułkowy, zaraz niech go tutaj sięgnę. Zobaczcie, te żołędzie wiszą na takiej e, jakby długiej łodyżce. Wszystkie, wszystkie wiszą na długiej łodyżce. A liście są przytwierdzone praktycznie do gałązki, one mają bardzo króciutką tutaj nóżkę między liściem a przytwierdzeniem do gałązki. Natomiast dąb bezszypułkowy ma zdecydowaną taką różnicę, że żołędzie już nie wiszą na takiej choć tutaj tej nóżce, tylko są przytwierdzone tak jakby bezpośrednio do tutaj nasady. Tutaj jest bez ten, ten do, taki orzeszek, bez tej nóżki, a liście mają już taki, jak Wam tu pokazać, o, ogonek. Na szypułkowym dębie liść tutaj od razu jest przytwierdzony do gałązki i żołęć jest na takim właśnie długim ogonku, a tutaj na bezszypułkowym jest na odwrót. Żołęć przyklejony. Bezpośrednio do gałązki, a liść ma tą nóżkę. To jest zasadnicza różnica. Wbrew pozorom ich nie widać. Dąb, dąb, a jednak różnice są. Przyjechałam na pole, zaraz idę tam na tamten ogród, dalej do plewienia, ale tutaj dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o cebuli. No i tak jadę w samochodzie, słucham remewki i Olbratowski chwile, przed chwileczką tam e, śmieje się z drugim prowadzącym i rozmawiają o piwie. No i stwierdzono podobno, że piwo z sokiem malinowym jest niezdrowe dla naszego serca i nie powinno się pić tego piwa z sokiem malinowym. Prowadzący mówi, jaka szkoda, ajajaj, jaka szkoda. A Olbratowski skwitował. No cóż, szkoda, szkodą, ale jak to mawiali dawni zacni naszego narodu bliższe gębie pod nie, niżli nasze serce. Także uśmiałam się, mówię wam, jak nie wiem co. Ja się uśmiałam. Zaraz chyba będę uciekała, bo idzie chmura, zaczyna błyskać i grzmieć. Dawno nie padało, bo raptem w sobotę dwa dni mieliśmy pogody niedziela i Poniedziałek, a dzisiaj zaraz będzie nas tutaj suszyło. No i tutaj zaciąga dosyć mocno. Także jeżeli to przyjdzie, to będzie znowu tutaj dopucowanie. Ale zanim wpucuję, to może zdążę tutaj powiedzieć o tej cebuli. Na samym początku widzę, że tutaj gościa w cebuli mam. Szedł sobie rządkiem i ją mi popodnosił. Będę musiała ją już tutaj wyciągnąć, bo ona ma podryte. O! Jak grzmi. Ona ma podryte korzonki. O, jeszcze się mimo to trzyma. A to niech się trzyma. To mnie zaskoczyła. Cebula wysadzana tutaj bardzo późno. W tym miejscu obok była też posadzona cebula zimowa, i tam dalej przy czosnku niestety ona wymokła. I tą tutaj posadziliśmy. Naprawdę późno. Ja nawet dymkę trzymałam w lodówce, żeby nie zaczęła puszczać mi szczypioru. No i wysadzałam ją już w maju. Jak na tak późne wysadzanie, ona jest naprawdę ładna. Jest jeszcze zielona, żyje tutaj i ogólnie dobrze się ma. Tutaj dało rady ją wyplewić, i dokąd się dało. To została wyplewiona, tam stała woda, było bagno i tak no, nie szło wejść, już tam pod końcówkę żeśmy grzęźli nogami. No ile się dało, tyle żeśmy obrobili, reszta została w zielsku. Zarosła, później przyszła ta skrupa tego ziela, nie szło wyrwać, no i jest tak jak jest. Tam cebula chodziłam i jakaś jest. Dla siebie będzie, także tam z tego ziela też coś wyciągnę. Resztę warzyw, no niestety. Co się dało uratować, to się dało, a reszta. No, taki rok jest. No, co zrobić? Kto przewidział, że tutaj będzie taka woda? Jakżeśmy wybierali tutaj to pole pod zasadzenie i pod zasiew, to kierowaliśmy się tym właśnie, że są lata suche, że tutaj jest taki troszeczkę dołeczek i te warzywa będą. A tu zrobiło nam psikus. Tyle będziecie mieli ze swoich planów. Jak przyszła woda, zalało, potem przyszły deszcze, zalało drugi, trzeci raz, no i jest jak jest. Ale cebula, eee, u mnie cebule, bo są pytania, kiedy ją kłaść. Czy kłaść cebulę, czy jej nie kłaść. Eee, u mnie w domu zawsze kładło się cebulę, to znaczy przewracało się jej szczypior, gieło się ją tak, żeby ona leżała Zawsze robiono to w żniwa. E, kiedyś żniwa były wcześniej jak teraz, bo teraz czeka się, żeby zboże doschło do kombajnu, bo nie może być wilgotne. Ale kiedyś jak się robiło snopowiązałkami, to zboże kosiło się prędzej, bo ono nie mogło doschnąć, bo by ziarko wyleciało. I zawsze cebulę kładło się właśnie jak przychodziły żniwa. I siedziała ona w ziemi dotąd, aż nie usechł jej całkowicie szczypior pierwszą lepszą wyrwę położona cebula musiała całkowicie zeschnąć tutaj aż do podstawy była suchutka. Ewentualnie końcowaczka zostawała taka jeszcze niedoschnięta. Wtedy dopiero wybierało się cebulę, i jak ona już całkowicie była na polu zeschnięta, to tą cebulę wybieraliśmy i ją się obcinało na takiej wysokości, jak się tutaj kończył, jak się zaczynała ta rozeta szczypiorowa. Tak się obcinało i wynosiliśmy to na strychy, na podłogi drewniane, tak żeby ona dosychała. I ta cebula dosychała długo. Ona leżała na strychu do późnej jesieni, i później, jak już e, no, miały nadchodzić mrozy, to szliśmy i tą cebulę, żeśmy tak rękoma obierali z tych tutaj łupinek, bo teraz. Nie widać. Jest jedna łupinka, no i wydawałoby się, że cebula jest w później pod spodem, o, już czysta. Ona przy obsychaniu, tutaj te wierzchnie łupinki zasną i ich zejdzie dwie, trzy. Także myśmy to obierali, mama wtedy wkładała w takie skrzynki drewniane i ta cebula była wnoszona do piwnicy. I teraz tak... Jeżeli, bo większość z was nie chce dużej cebuli, jeżeli ją położymy, ona jeszcze urośnie. Ta cebula, która teraz jest taką cebulą, ona praktycznie jeszcze e, urośnie o połowę, nawet drugie tyle, będzie dużą cebulą. Jeżeli ktoś nie chce dużej cebuli, można ją wybierać już. Można ją wybrać, ale. Nie można ją od razu skrócić na taką wysokość. Z tego względu, że to jest wszystko żywe, to jest jeszcze surowe i ona tutaj zacznie zagniwać. Tu będzie, nie będzie dosychało, tylko będzie gniło tu, 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 tu. i w efekcie następstwa może również zagniwać cebulę. Jeżeli chcecie ją wybrać teraz, wybrać ją z całym szczypiorem, poukładać ją pod dachem i ona musi zeschnąć. Musi zeschnąć naturalnie. Ewentualnie można skrócić ją na taką długą wysokość, żeby tutaj jeszcze ten szczypior był. Bo inaczej ona będzie niestety zagniwała. Cebula leży jedna koło drugiej i później jedna od drugiej będzie, no będzie się psuła po prostu. Z kolei zaś jak już będziecie wybierali taką suchą, o tutaj też jest sucha. A, jakby wiedziała, że będzie tutaj. Celem prezentacji. Tak powinna wyglądać cebula dojrzała do wybierania do zbioru. Całkowicie sucha. I tutaj też nie obcina się przy samej cebuli, bo jednak tutaj jest suche, ale tu jeszcze jest żywe. No i jak obetniemy za blisko, to również będą wchodziły procesy gnilne. Obcina się o. Tak jak mówiłam, tutaj widzicie, wychodził szczypior. I na taką wysokość i tak się zostawiało cebulę do wyschnięcia, do całkowitego doschnięcia. No i tutaj jest już całkowite przeciwieństwo. Tą, zobaczcie, miała jedną łuskę, ta już tych łusek ma więcej. Jest brązowa, ta jeszcze jest zielona, ta jest brązowa, czyli jest bardziej doschnięta. I jak później żeśmy ją wynieśli na strych, to to wszystko jeszcze dosychało i robiło się takie jak tutaj. I mama to później obierała, a te łupki albo dawała na pryzmę obornikową, albo świniakom, moczyła je do wiadra i dawała świniakom. Tak samo i obierki z czosnku czy czosnek. Wszystko szło do świń, bo cebula i czosnek mają właściwości odrobaczające i to było takie... Na, taki to był taki naturalny sposób, żeby te zwierzęta odrobaczyć. Świnie są takimi zwierzętami, że zjedzą wszystko. I one naturalnie chodzą, nawet jeżeli są w chlewiku. E, mają miejsce. Świnia wbrew pozorom jest bardzo czystym stworzeniem, jeżeli oczywiście my o to zadbamy, jeżeli stworzymy im odpowiednie warunki, jeżeli się wywala co drugi, trzeci dzień gnój spod tej świni to ona robi sobie jedno legowisko tam gdzie leży i ma takie e, miejsce gdzie no, wydala swoje odchody i później ona idzie i ryje w tym no to jest wszystko naturalne i później mama co jakiś czas profilaktycznie te łupy z cebuli i czosnku moczyła i dodawała im do takiego wymieszanego jedzenia, i świnie robaków nie miały. Także tutaj ważne jest, kiedy i jak tą cebulę wybierać, jak z nią dalej postępować. Moja babcia jeszcze. Pamiętam, jak ona wiązała cebulę. Miała czas, zresztą kiedyś ludzie nie było czegoś takiego, że nie mam czasu. Czas musiał być na wszystko i wszystko musiało być zrobione według tradycji. Cebulę, czosnek wiązało się i moja babcia również wiązała ją w wianki. Brała i zaplatała taki warkocz. Później już pamiętam, że sznurkiem brała te cebule i to było coś takiego, że jak ich było kilka, brała tutaj tą pierwszą, wiązała sznurek i przykładała kolejną i tym sznurkiem okręcała, okręcała i to wyglądało dookoła mniej więcej tak, że ta cebula, no chodź tutaj, o. Ta cebula tak było, taki, taki, długi, długi wianek wisiał, i później tę cebulę w stodole dziadek taki kołek dał i babcia tak jeden wianek wiązała z drugim wiankiem, i później tak, jak cukierki na choince, przewieszała przez ten kołek, i te wianki wisiały na przestrzał, żeby było. Yy, Tutaj drzwi, tu drzwi, żeby był ruch powietrza, no i to bardzo ładnie dosychało. A mama później już po prostu nie wiązała w wianki, miała czasu zdecydowanie mniej, bo było dużo krów dojnych i taką cebulę myśmy obcinali na taką wysokość. I mama wynosiła mama. My wynosiłyśmy ją na strych, to było nasze zadanie porozkładać tą cebulę, i ona tam sobie dosychała. Moja cebula jeszcze stoi, normalnie powinna być już położona, ale z tego względu, że była wysadzana tutaj naprawdę późno, bo dopiero gdzieś po połowie maja, no to jeszcze jest za wcześnie. Jeszcze tak z tydzień. Ona częściowo sama się położy. Ona już czuje, że jest gotowa do dosychania, do dalszego tworzenia główki, do zamierania i będzie sama się tutaj automatycznie kładła, zresztą niektóre już się gdzieś tam powykładały, a część jeszcze stoi. No i tak za, za tydzień y, przyjdę, zobaczę. Jak któraś będzie jeszcze stała, to wtedy wezmę i ją położę, ale część na pewno się tutaj sama wyłoży, to będę miała mniej pracy. Pytacie też często o ogórki, jak moje ogórki, jak one wyglądają. Ja ogórków, kochani, nie mam. Były wysadzone tutaj z boku. Wysadzone. Posiane. Wysadza się cebulę, czosnek, kartofle, ogórki się wysiewa. Posiane były tutaj. I były wysiane dosyć wcześniej, bo e, jakoś końcem e, kwietnia, żeśmy je wysiewali i były nakryte agrowłókniną. włókniną pięknie wzeszły, ale później przyszedł, przyszła woda i tutaj nam te ogórki zalało. Posialiśmy drugi raz trochę dalej, przyszedł deszcz, ten taki, co spadło nam 116 litrów, ogórki drugie zalało. Wysiałam trzeci raz i niestety było tak mokro, że one mi wygniły. Także ogórków ogólnie nie mam w szklarni, mam dwa krzaki, gdzieś same się wysiały i tam chodzę, zbieram sobie tak na bieżąco po kilka ogórków. No i tutaj tu jeden taka jest góreczka usypana z ziemi i na tej górce też były wrzucone trzy nasionka, jeden krzaczek jest i on jako tako żyje, no to tamte ogórki zbieram. Zaczyna delikatnie kropić, ale może pójdzie tam bokiem, bo to widzę idzie tak po skosie. Jadę tam na ogród. Takie kropienie to nie kropienie, można sobie tam plewić. No jak się gorzej rozpada, to będę uciekała do domu i będę coś tam w domu robiła. Na dzisiaj z cebuli to będzie tyle. E, życzę wam udanych mimo wszystko plonów, bo wiem, że jest bardzo ciężko. W większości kraju, no niestety, te plony są jakie są. W części kraju już plonów nie ma, bo gradobicia poprzechodziły. Także, no w zasadzie, cały kraj w tym roku jedzie na jednym wózku. Jeżeli ktoś ma ładną cebulę, to nie ma ziemniaków. Jeżeli ma ziemniaki, to nie ma ogórków. Także, w tym roku tak naprawdę, chyba nikt nie powie, że ja mam wszystko piękne. No może gdzieś się zdarzy, bo jak ktoś ogroduje w szklarniach czy w skrzyniach, to jest to możliwe i życzę, życzę takim osobom, żeby te plony się udały, żeby z nimi było wszystko ok, ale tak jak tutaj rolnicy, my mamy te pola takie no, dużo, wielkoobszarowe, no to nie ma, nie ma mocnych, żeby wszystko się udało, bo w jednej części jak się uda zboże, to kartofle zaleje, jak kartofli nie zaleje, no to znowu warzywa padną, no, i taki jest rok. Tak to się w tym roku odbywa, że susza, deszcze, grady męczą nas wszystkich, i tutaj życzę Wam jak najmniej tych takich anomalii, żeby ta pogoda się ustabilizowała i żeby każdy z Was mógł zebrać, choć. Troszeczkę dla siebie tych upragnionych plonów. I tutaj zawsze powtarzam: nie nastawiajcie się na super plony, na nie wiadomo jakie zyski, na to, że będziecie dążyli do ideału, będzie ten plon najpiękniejszy. Na to się nigdy nie nastawiajcie, bo później rozczarowanie bardzo boli. Podchodźcie do tego na luzie. Co będzie? To będę się cieszyć, żeby było takie, a jednak swoje. I wtedy, jeżeli ten plon będzie dużo, dużo większy niż oczekiwany, to dopiero jest miłe zaskoczenie. I tego Wam, kochani, życzę. Do następnego.